Ekonomia, kapitał, gospodarka. No i proszę Państwa, jeszcze jeden temat ZUS-owsko-fiskalny. Przedsiębiorcy, którzy zalegają ze składkami wobec ZUS za lata 1999-2009, mogą od wtorku składać wnioski o umorzenie długu z tego tytułu, czyli od dzisiaj. Szacuje się, że abolicja obejmie 500 000 osób. Abolicję wprowadza ustawa z 9 listopada 2012 roku o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność. O umorzenie składek mogą starać się przedsiębiorcy, którzy od 1 stycznia 1999 do 28 lutego 2009 nie płacili składek, mimo że mieli taki obowiązek, czyli w ciągu tych 10 lat. Umorzenie składek nie będzie zależeć od przyczyny ich niepłacenia. Obejmie zarówno przedsiębiorców, którzy nieświadomie zadłużyli się wobec ZUS, jak i tych, którzy świadomie nie wypełnili swoich obowiązków. Warunkiem jest, by mieli opłacone składki za swoich pracowników. Umorzone mogą być nieopłacone przedsiębiorcy składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe, zdrowotne, na fundusz pracy, opłaty prolongacyjne, koszty upomnienia, opłaty dodatkowe oraz koszty egzekucyjne naliczone przez Urząd Skarbowy, dyrektora ZUS lub komornika sądowego wraz z odsetkami. ZUS nie umorzy składek, które przedsiębiorca powinien opłacać za zatrudniony przez siebie pracowników. No i ma to kosztować 868 milionów i pół. Dokładnie. Czy to dobry pomysł jest, czy to jest zły pomysł? No hojnie trochę. Trochę hojnie. Natomiast, no cóż, nie znam, powiem szczerze, statystyk co do ewentualnej możliwości ściągnięcia tego typu należności. No bo też... To jest 437 tysięcy przedsiębiorców. Prawie pół, no nie pomijam, tak. Tak. Dużo przedsiębiorców. No zawsze zadaję... W tym prawie 220 nieprowadzących działalności gospodarczej. Zawsze zadaję sobie pytanie, w jaki sposób odbierają to ci, którzy w tym czasie dzielnie płacili i mimo trudności, bo trzeba pamiętać o jednym, nie wszyscy podatnicy są w bardzo dobrej sytuacji i w tym czasie łatwo opłacali to, ponieważ mieli rentowne przedsięwzięcia. Niektórzy wiązali koniec z końcem gdzieś tam i walcząc i płacąc to. W tym momencie człowiek zawsze zastanawia się, czy w przyszłości nie spowoduje to, że ktoś będzie pomyśli sobie, a jeśli mi się uda, to może kiedyś znowu też może i ja też nie będę płacił. To jest zawsze trudny dylemat. Tak. To zawsze taki trudny dylemat. Choć no, z drugiej strony kiedyś taką grubą kreskę trzeba postawić i w niektórych przypadkach to działa motywująco, że być może, mam taką nadzieję pozytywną, choć tutaj pan redaktor bardziej walczy o tym, by popierać się na faktach niż na nadziejach, ale tutaj niestety tylko nadzieję mogę postawić, że to będzie działało motywująco na to, by płacić w przyszłości, ale zawsze to jest bardzo trudny dylemat. Nie wiem, co zostało za tą decyzją tak naprawdę. Uczenie bezkarności. To tak. Nigdy nie wychodzi na dobre. Oczywiście można założyć, że ci, którzy nie płacili z definicji, bo nie mówię o takich przypadkach, gdzie ZUS naliczył po prostu źle należności, ale nie płacili celowo, no to liczenie na to, że kiedyś zaczną płacić, no to jest dokładnie to, co powiedział pan Ruciński. Za parę lat może będzie znowu powtórka z rozrywki i znowu darują. Dlaczego nie, skoro to się raz stało? W związku z tym czy powinno to być hurtem załatwiane, czy też jednak kryteria powinny być indywidualne, to znaczy fiskus, czy państwo ustawodawca ustala ścisłe kryteria i każdy składa indywidualnie i na podstawie tych kryteriów ścisłych, czyli przyczyny niezależne od przedsiębiorcy, prawda? Na podstawie tych kryteriów ZUS umarza. Czy to raczej tak nie powinno wyglądać? Wtedy byłoby sprawiedliwe rozwiązanie, jeżeli ZUS zawinił, jeżeli to ZUS po prostu źle naliczał. Ale nie tylko ZUS, tak ale dalej, nawet tak? Jeśli przedsiębiorca miał takie kłopoty, że nie jest w stanie, bo wraz z odsetkami te kwoty, trzeba powiedzieć sobie jasno, że one urosły do horrendalnych czasem sum dla takiego małego przedsiębiorcy. I on nie jest w stanie się z tego wywiązać. Natomiast jeśli okazałoby się na przykład, że przedsiębiorca nie płacił umyślnie, miał przychody, czy miał zyski, a nie płacił. Tylko właśnie jest, bo ja staram się walczyć o spójność systemu. To znaczy jest tak, z jednej strony, jeżeli ktoś ma problemy i to może doprowadzić w długim terminie do tego, że przedsiębiorca przestanie istnieć, no to walczymy o byt przedsiębiorstwa. Ale tutaj jest instytucja taka, która nazywa się upadłość, ale nie likwidacyjna, tylko gdzie można jakoś w jakiś sposób to uregulować. To z jednej strony. Z drugiej strony aparat skarbowy, który teraz funkcjonuje i ZUS, i Urzędy Skarbowe mają bardzo silne środki do egzekwowania, więc z jednej strony bardzo silnie atakują przedsiębiorców, ale z drugiej strony okazuje się, że po pewnym czasie można nie płacić.